Siemano, tutaj ABS, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie takie oto pirobariery od Klaska z serii Kałasznikow, czyli tasiemki cracklingowe 20 cm oraz półmetrowe. Za takie tasiemki, za te małe trzeba zapłacić coś około 6,57 zł, za te większe 12-13 zł. Seria znana, wcześniej głównie z petard, taśm, petard, karabinków, jak zwał, tak zwał. No, teraz są to pirobajery, nie jest to pierwsza seria od Klaska, która zaczynała z petard, kończy na pirobajerach, ale myślę, że w przypadku tej serii aż tak bardzo tonikuje w oczy, jak w przypadku serii Dumbum. Ale nieważne, przejdźmy dalej. CE posiadają, kod produktu tych dużych to DP1Z50. Jeśli chodzi o jakieś inne informacje, kategoria F1, NEC 18 gram na taką paczuszkę. W środku chyba jest 10 tasiemek, jeśli dobrze pamiętam. Chyba w tych małych jest na pewno 10, w tych dużych mam nadzieję, że też fajnie by było. Za chwilę sobie to policzymy. Jeśli chodzi o te małe, tak jak mówiłem, cenę już znacie, kategoria F1 również. NEC 26,4 grama, więc w sumie większy. Kod produktu praktycznie taki sam, tylko zamiast 50 mają 20 na końcu. Więc jeśli te tasiemki mają większy nek, podejrzewam, że te półmetrowe jednak nie jest ich 10, tylko jest znacznie, znacznie mniej. Zobaczymy. Niestety nie ma nigdzie takiej informacji na paczce. Chyba... Poczekajcie. Raz... Dwa... Trzy, cztery, pięć. Jest 5 jednak, a nie 10. Także co? Zakładam Was na statyw i widzimy się za chwilkę. Jestem z powrotem, zapomniałbym powiedzieć, klasycznie zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was również do linku w opisie na Discorda, na mojego Instagrama, TikToka oraz do sklepu odpalej.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS20 na 20% zniżki. Zaczniemy sobie od tych małych. Oczywiście one mają, jak małe, jak i duże, mają na końcu ten haczek do powieszenia na przykład na jakiejś gałązce. Ale my będziemy je sobie odrzucać. W wielu na przykład luźnych odpalaniach w moim wykonaniu widzieliście, jak używam tych tasiemek cracklingowych jako lontu, przedłużenia lontu, i moim zdaniem jest to świetny pirobajer w tym celu, bo faktycznie przy jakichś mocniejszych petardkach potrafi opóźnić nasz zapłon drastycznie i pozwala nam uciec trochę dalej, jeśli trzeba. Także lecimy z pierwszą tasiemką, z tą małą. Dobra, pójdę zadeptać żaru. Na szczęście dzisiaj trochę popadało, więc mogę w ogóle cokolwiek nagrać, bo było tak sucho ostatnimi czasy, że było strach, ale w końcu coś można zrobić. Jak to cracklingowy pirobajer? Ja bardzo lubię cracklingowy efekt, więc ja jestem zadowolony. Za 6 zł, za takie 10 tysiemek jestem w stanie dać. Nie jest to cena wygórowana moim zdaniem, patrząc na inne cracklingowe pirobajery na rynku. Chociaż poszukałbym takich tasiemek jeszcze tańszych, bo kiedyś się dało chyba znaleźć tańsze. Nie wiem, czy ciągle są dostępne te Magic Whipy lub żabaki. Jeśli tak, no to po prostu wziąłbym tamte, bo tasiemki cracklingowe praktycznie w ogóle się nie różnią. Fajnie, w miarę długo strzelający crackling, może nie jakiś wybitnie duży, ale nie o to w tym chodzi. Chcemy duży crackling, to kupujemy po prostu cracklingowe kuleczki czy inne pirobajery z tym efektem. Odpalimy sobie jeszcze jedną krótką. Szczerze mówiąc, tak jak już wcześniej mówiłem, efekt naprawdę zadowalający. Jeśli lubicie cracklingowe pirobajery tak samo jak ja, myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Zobaczymy jak z tymi długimi, bo szczerze mówiąc, tutaj cena robi
dużą rolę, tym bardziej, że na paczkę przypada mniej neku, więc na przykład robiąc jakiś, powiedzmy, słoneczko z tych tasiemek, no to crackling bardziej okazałyby był w tych małych, a te małe, da się kupić dwie paczki tych małych za cenę jednej paczki tych dużych, więc może się okazać, że klasyczne tasiemki o klasycznej długości po prostu będą ciągle najlepszą opcją, a te długie będą ciekawostką nikomu niepotrzebną, bo tak naprawdę jedyne co trzeba zrobić, to położyć jedną na drugiej tasiemkę małą i już macie tasiemkę 40 cm, a jak położycie tak całą paczkę na sobie, to macie już taśmę, która może mieć te 2 metry, więc nie powala, szczerze mówiąc, ten koncept półmetrowy aktualnie mnie, ale zobaczymy. Paliła się znacznie dłużej i niby jest dużo mniejszy nek, ale jednak wydawał mi się ten crackling bardziej obfity, mimo tego, że nek mówi coś innego. Odpalę jeszcze jedną. Finalnie, czy dopłaciłbym? Chyba nie. Wziąłbym po prostu, tak jak już wcześniej mówiłem, dwie paczki tych krótkich, bo po co przepłacać? Takie moje zdanie. Jednak jeśli kupujecie te duże, to wciąż nie ma jakiejś wielkiej straty. Jeśli chcecie pirobajek crackingowy, to one też się nadają. Plus nie każdy lubi ten efekt, więc patrzcie na to, że moja ocena może być trochę wyższa niż wasza, bo po prostu no, ja od dzieciaka bardzo lubiłem pirobajery tego typu i dalej je bardzo lubię, będąc już, jakby nie patrzeć, dorosłym, więc moja ocena na pewno będzie wysoka. Dobra, szczerze mówiąc, tasiemki strzelają dłużej i na pewno mają bardziej obfity crackling, więc powiedzmy, że mógłbym się skusić na te większe. Moja ocena, szczerze mówiąc, za te ceny, bardzo dobry pirobajer cracklingowy. Myślę, że z dziewiąteczką mogą skończyć. Wystawię ogólną ocenę, nie pojedynczym produktom. Chętnie chyba wziąłbym te małe niż te duże, ale wciąż myślę, że to jest dobry pirobajer crackingowy. Patrząc na ceny innych pirobajerów z tym efektem, to naprawdę chyba coś się bardzo pozmieniało, bo jak na przykład takie kuleczki crackingowe od Wulkana wychodzą po złotóweczkę za sztukę, tak tutaj klaskowe taśmy cracklingowe na pewno są czymś fajnym, tym bardziej, że naprawdę na rynku nie ma dużo produktów tego typu. Były żabaki, Magic Whipy i w sumie więcej nie potrafię wam wymienić, więc fajnie, że znowu coś jest. Może trochę szkoda, że pod tym logo Kalasznikowa, ale nieważne. Mi ten produkt się podoba. Czekam na waszą opinię w komentarzu. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Może mniej lub bardziej lubicie ten efekt. Czekam na wasze opinie. Zapraszam jeszcze raz do linku w opisie do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Akurat tych tasiemek tam nie ma, ale myślę, że znajdziecie coś równie ciekawego. W sumie to tak po chwili zastanowienia myślę, że jednak tą dziewiątkę zostawiłbym typowo dla tych małych, a tym dużym 50-centymetrowym myślę, że dałbym jakąś szóstkę, siódemkę. Bo chwilę nad tym myślałem i w sumie ta cena 12 zł za 5 sztuk, no to wychodzi praktycznie no ponad 2 zł za sztukę, praktycznie 2,50. No nie, jakby w tych małych ta cena za sztukę to jakieś 60 groszy, 65 groszy, więc to jest za duży przeskok, żeby one miały taką samą cenę jak małe. Nigdy w życiu chyba postradałem zmysły podczas nagrywania.